Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj dobra wiadomość dla wszystkich fanów muzyki w bardzo dobrej jakości. Ponieważ na moim kanale zobaczycie niedługo już testy słuchawek firmy Marshall. Jest to model major, czyli taki podstawowy, natomiast już będący i tak sprzętem z wyższej półki. Za chwilkę sobie rozpakujemy te słuchaweczki, powiem wam o nich troszeczkę więcej. Jeśli chcecie sprawdzić cenę, zapraszam was do opisu filmu, tam są linki. A tymczasem zapraszam was do oglądania. Ok, moi drodzy, więc przed nami słuchawki firmy Marshall, model Major w wersji Brown, jak widzicie. Opakowanie naprawdę stylowe, kartonowe, czyli takie w 100% degradowane, ekologiczne. Chyba o to chodziło producentowi. Wygląda troszkę oldschoolowo, moim zdaniem bardzo fajnie. Jednak jakby nie było, najważniejsza jest zawartość. Widzimy taką wizualizację słuchawek. Po boku przetwornik w skali 1:1. Z tyłu mamy nieco informacji, takie podstawowe cechy, a to sobie za chwilkę zobaczycie. No i mamy tutaj też parametry. 40 mm przetworniki, oporność 32 ohmy, tutaj czułość 98,9 dB. Mamy też pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz i chyba napięcie wejściowe, jak dobrze widzę. O, i na dole mamy jeszcze taki ładny obrazek, natomiast już sobie to rozpakowujemy. Zobaczcie. No i widzimy, słuchaweczki są fajnie przymocowane. Mamy też wtyczkę mini jack oraz przejściówkę na dużego jacka. Wszystko piękne, pozłacane. Mamy wkręcaną, nie, chyba wtykaną normalnie wtyczkę. Już te słuchawki oswobodzę, żeby się im dokładniej przyjrzeć. Ok, dół też sobie wyjmujemy. Trzeba usunąć jeszcze te zabezpieczenia i za chwilkę do was wracam. Ok, słuchaweczki wyjęte. Mamy też taką małą instrukcję, tutaj podstawowe informacje. Natomiast same słuchawki moim zdaniem wyglądają świetnie. Mamy przejściówkę na dużego jacka, profesjonalną, pozłacaną. Także wtyk tutaj wygląda bardzo fajnie. Końcówka jest na takiej sprężynce, więc jest elastyczna, podatna na wyginanie, na złamanie. Przewód jest w takim dość fajnym, gumowym oplocie. Natomiast robi to wrażenie bardzo wytrzymałego, jednocześnie elastycznego. Jak widzicie, kabelek zwijany rozciąga nam się. Całkiem fajne rozwiązanie, dość rzadko spotykane. I mamy mikrofon pilocika do smartfona, do odbierania połączeń. A dalej już same słuchawki Marshall Major. Naprawdę wydają się być niewielkie, wydają się być lekkie. Jakieś może 150 gram, może troszkę mniej. Zważymy sobie do recenzji. Tutaj mamy prawdopodobnie skórę. Pałąk solidnie wykonany. Przy okazji dość elastyczne. Wnętrze, zobaczcie, mam tutaj podpis Jima Marshalla. Całkiem miękkie to wszystko, tutaj taki zamsz, fajne obszycia, naprawdę konkretna robota. Tu mamy elementy z gumowanego tworzywa, prowadnice, jak widzicie, na takich metalowych prętach. Słuchawki rozciągają się dość dużo. I obudowy przetworników, również tu mamy takie elementy skórzane i znów gumowane tworzywo, więc robi to wszystko świetne wrażenie. Kabelek mamy na stałe, nieodczepiany. Jak widzicie, słuchawki w kolorze brązowym, co jest raczej rzadko spotkanym kolorem. Tak więc mamy tutaj mały rarytas. No i przetworniki, jak widzicie, wnętrza dość małe, czyli słuchawki nauszne. Natomiast gąbeczki, powiem wam, że dość miękkie. Chyba nie jest to memory foam, ale wydaje się być i tak naprawdę wysokiej jakości. Zobaczymy, jak to będzie po dłuższym czasie użytkowania się sprawowało. No i obite to jest przyjemną w dotyku ekoskórą czy skórą, ciężko powiedzieć. Natomiast wydaje się to być również naprawdę fajnej jakości. No i najważniejszy test oczywiście, jak te słuchawki zagrają. Zrobimy sobie też test mikrofonu. O, poczekajcie jeszcze sekundę, widzę coś. No i zobaczcie, jeszcze jedna rzecz, widzę przeguby. Więc słuchaweczki składają nam się w ten sposób, bardzo fajnie. I we wnętrzach mamy fajne elementy z logo Marshalla, metalowe. Bardzo fajnie to wygląda, oznaczenie lewa, prawa. Więc fajnie możemy je sobie złożyć do transportu chociażby. Jak najbardziej przydatna opcja. No cóż, najważniejszy test będzie, jak one właściwie grają. Słyszałem, czytałem, że naprawdę fajnie. Natomiast chętnie się osobiście o tym przekonam. I za jakiś czas wracam do was z pełną recenzją. Tak więc zaglądajcie na kanał, zaglądajcie na mojego Facebooka.
Pamiętajcie, codziennie coś nowego. A cenę tych pięknych słuchawek sprawdzicie sobie w opisie filmu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!